Wecker mir ist geboren, der Mensch soll sein unser Hand mit das Woche gewünscht. Die Hand, wo sie hält, oder Becher hat sie, sie wollt und sie ackert und habe das Kind. Und euch es mit Schärfe, sie schafft noch an, die Gnuge mit Freundschaft gefestigt der Hand. Und kämol das Gard soll nicht werden uns grün, und soll unser Himmel sein Läuter und blau. Und auf der so Spiel nach Simche der Weile, heim kann in Gesund bloß mir sein. La 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 la. Nasz chór, chór moskiewskiej synagogi, powstał w 1989 roku dzięki pomocy amerykańskiej organizacji Joint. W synagodze występujemy podczas nabożeństw i żydowskich świąt. Śpiewamy tam repertuar religijny. Prócz tego dajemy też koncerty w Rosji i za granicą. Byliśmy już w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Francji, w Izraelu. Tam byliśmy już dwa razy. Często jeździmy za granicę, no chociażby do Polski. Dwa razy my byli. I w mnogich innych krajach też, jak w Polsce, na przykład. Budowę moskiewskiej synagogi churalnej ukończono w 1891 roku. Zaprojektował ją architekt Ejbuszyc. Wnętrze jest dziełem Rubena Kleina. Synagoga ta działa już zatem ponad 100 lat. Jest to jedyna synagoga, która była czynna po rewolucji. Tylko w okresie panowania Aleksandra II zdarzył się krótki moment, w którym synagoga była zamknięta, jeszcze przed rewolucją. Potem znów ją otwarto i od tego momentu działa nieprzerwanie aż do dziś.
Jeśli chodzi o liczbę Żydów mieszkających w Moskwie, to według naszych szacunków sięga ona 250 tysięcy. Obecnie, chwała Bogu, gmina istnieje. W synagodze działa sąd rabinacki, który jest głównym sądem rabinackim całej wspólnoty niepodległych państw. Przybywa tu mnóstwo ludzi z najróżniejszymi problemami. Na czele sądu stoi główny rabin Moskwy, rabin Pinchas Goldschmidt. Także u nas ma swoją siedzibę główny rabinat Rosji, któremu przewodzi rabin Isajewicz. Nazywam się Myskin, Lew Jakowicz. Urodziłem się w Moskwie w 1928 roku. Moja mama, Miszkina. Moja mama, Cyna Abramowna, urodziła się w Warszawie. Ja jestem rodowitym Moskwianinem. Niedługo skończę 75 lat. 10 z nich spędziłem w łagrach, w obozach karno-wychowawczych. Aresztowano mnie w 1947 roku. Na wolność wyszedłem w 1957. Jestem żonaty, mam syna i dwoje wnuków. Kwestia rosyjsko-żydowska ma swoje źródło w polskiej kwestii żydowskiej. Najdawniejsza Ruś nie znała Żydów. Żyli oni natomiast po sąsiedzku, w wielkiej i potężnej swego czasu Polsce. Wielu Żydów schroniło się w Rzeczpospolitej po wygnaniu z Hiszpanii i Niemiec, w związku z czym właśnie tam ukształtowało się centrum życia żydowskiego w Europie. Nie tylko w sensie ilościowym, choć Żydów w Polsce było rzeczywiście dużo, lecz przede wszystkim w sensie duchowym. Właśnie tam przeniosło się centrum życia żydowskiego. Gdy dochodzi do rozbiorów Polski, a zatem już zapanowania Katarzyny II, następuje gwałtowne przesunięcie masy polskich Żydów w kierunku ziem rosyjskich. Od tego momentu kwestia polsko-żydowska staje się kwestią rosyjsko-żydowską. Możemy zatem czuć się spokrewnieni z Polską także i pod tym względem. W całym kompleksie relacji polsko-rosyjskich kwestia żydowska zajmuje poczesne miejsce. Bam 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 b
Pod naciskiem szlachty rosyjskiej caryca Katarzyna podejmuje decyzję o tak zwanej najdalszej granicy osadnictwa żydowskiego. Na mocy tej decyzji Żydzi mogli się osiedlać jedynie w wyznaczonych guberniach. W przypadku miast, szczególnie tych największych, osiedlanie się Żydów było surowo wzbronione poza bardzo rzadkimi wyjątkami, gdy dane osoby decydowały się przejść na prawosławie. Decyzja ta okazała się brzemienna w skutki. Z jednej strony stanowiła ona istotne ograniczenie możliwości rozwoju, z drugiej utrwaliła specyficzny nowy ład społeczny związany z miasteczkiem żydowskim. Pod koniec XIX wieku Żydzi niemal siłą wdzierają się w rewolucyjne życie Rosji. W konsekwencji osiągają to, o co tak usilnie zabiegali. Nie będę wyliczał działaczy żydowskich zaangażowanych w działalność partii eserów, partii bolszewików czy mniejszewików. Obecność Żydów w tych organizacjach była faktem powszechnie znanym i akceptowanym w tych środowiskach. W partii mniejszewików niemal całe kierownictwo wywodziło się spośród Żydów. Doły partyjne również były w dużej części żydowskie. Obecność działaczy żydowskich wśród bolszewików nie była bynajmniej czymś rzadkim. To pismo dla studentów. Po żydowsku? Nie, po rosyjsku. Wszystko wydajemy w języku rosyjskim, ponieważ wszyscy tutejsi Żydzi mówią po rosyjsku. Bardzo słabo znają jidysz. Zapomnieli go, przez wiele lat milczeli, bali się powiedzieć słowa w tym języku, no i zapomnieli. Cieszę się, że tu trafiłem. Proszę przychodzić, zapraszamy. Od schyłku XIX wieku Żydzi zaczynają coraz aktywniej uczestniczyć w rosyjskim życiu kulturalnym. Z żydowskich miasteczek wyrywa się spora część młodzieży i na wszelkie sposoby stara się zaznaczyć swoją obecność w rosyjskim życiu publicznym. Są uczestnikami typowego dla całej Rosji konfliktu, sporu ojców z synami, jak to określił Turgieniew. Trafniejsze byłoby zapewne w tym przypadku określenie spór synów z ojcami, na co zwrócił już uwagę Dostojewski, przypominając, że konflikt
sprowokowało młode pokolenie. Otóż konflikt ten staje się dominujący w życiu społeczności zamieszkujących żydowskie miasteczka. Powszechne staje się zjawisko zrywania z życiem religijnym. Podejmowane są próby wyzwolenia się spod presji Starego Testamentu. Wielu młodych zrywa z tradycyjną obyczajowością. Wszystko to stworzyło sprzyjający klimat dla zasadniczego przewrotu, jaki dokonał się po październiku 1917 roku. Ściśnięta do oporu sprężyna nagle została poluzowana i za jednym niemal zamachem młode pokolenie, stłoczone sztucznie na ograniczonym terytorium, nagle wydostaje się na wolność. Wdziera się w życie, przyłącza się do rewolucji, włącza w wojnę domową, wstępuje w szeregi Armii Czerwonej. Zaznacza swoją obecność w kulturze, literaturze i nauce. Wymienienie wszystkich, którzy wyróżnili się w tych dziedzinach, zajęłoby zbyt wiele czasu. Chodzi o dziesiątki ludzi i najróżniejsze sfery życia. Самых разных отраслей. Nasze synagogi bardzo ucierpiały. Spalono synagogę w Marienrusie. Ta, która stoi na ulicy Archipowa, stoi tam już 120 lat. Ale w czasie wojny zamknął ją Stalin. Stalin, tak jak Hitler, dążył do ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Nie osiągnął równie przerażających rezultatów tylko dlatego, że przeszkodziła mu w tym II wojna światowa. Po jej zakończeniu powodowały nim wszakże emocje, instynkty, wszelkiego rodzaju kompleksy i obawy. Zrodziły się w atmosferze zimnej wojny. Właśnie wtedy Stalin był bliski zastosowania ostatecznego rozwiązania w Związku Radzieckim. Bardzo bliski. Umarł, by tak powiedzieć, niemal w przededniu ostatecznej realizacji tego zamiaru, dysponując przy tym, przypomnijmy, bombą atomową. Byłoby uproszczeniem dostrzegać tutaj tylko antysemityzm. Stalin kierował się przede wszystkim głęboką nienawiścią wobec samej idei człowieczeństwa. Podświadomie zapewne, ale można to dostrzec we wszystkich jego posunięciach. Był gotów uczynić wszystko, by zniszczyć tę ideę. Posuwał się aż do fizycznej likwidacji osób, które uważał za ucieleśnienie tej idei. Nie cofnąłby się przed ich całkowitym wymordowaniem, a co dopiero mówić o odrzuceniu, upokorzeniu i sponiewieraniu najbardziej upartych przedstawicieli prastarej idei człowieczeństwa. W ciągu ostatnich 70 lat ta kultura bardzo straciła na znaczeniu, ponieważ użyto wszelkich przeszkód w nauczaniu języka. Ludzi prześladowano, nie mogli uczyć się swojej tradycji, studiować Tory,
chodzić do synagogi. Nie mogli możliwości izuczać tradycje, izuczać Toru, posiećać synagogu. Nie znaczy, że жизнь евреев. Życie Żydów w Rosji nie jest łatwe. Ale nie dotyczy to tylko Żydów. Mieszka tu cała masa różnych narodowości, którym też nie jest wcale lekko. Masa ludzi różnych nacjonalności, którym to się także nie lekko, jak Jewrzyjom. Nie, nie, nie w tej rubryce. Tam i tam, tam nie надо. Tam czyje? A tam nie wasze. Zobacz, z Australii. Niedługo tam wyjadę. Wyjeżdża pan? Kiedy? Już pojutrze, do tego Pietrowicza, który tu wcześniej pracował. Działo się to w 1992 roku, gdy uroczyście świętowano 40. rocznicę śmierci działaczy Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego, rozstrzelanych na osobisty rozkaz Stalina. Uroczystości odbywały się w siedzibie Centralnego Archiwum KC KPZR. Nie trudno zgadnąć, jakie wrażenie musiało wywołać to dziwaczne połączenie elementów wizualnych i dźwiękowych. Minuta ciszy ku czci poległych, ponury gmach Centralnego Archiwum Partyjnego, wybudowany w latach 30. i nagle zaczyna śpiewać moskiewski chór synagogalny. Słuchamy modlitwy za tych, którzy zginęli, za straconych. Przemieszanie tych elementów musiało się wydawać co najmniej dziwne. Chór synagogalny, któremu przyszło występować w siedzibie archiwum KPZR, obecny na sali były prezydent Gorbaczow, któremu zapewne pierwszy raz w życiu dane było słuchać muzyki żydowskiej, rzuca to nieco światła na najnowszą fazę w dziejach kwestii rosyjsko-żydowskiej. И принимал участие в этом действии, оно бросает некоторый свет на нынешнюю последнюю фазу, по времени последнюю, русского еврейского вопроса. Аллилуйя, аллилуйя!
Nabożeństwo trwa na przykład 25-45 minut. Wieczorne zaczyna się zaraz, o 19:30. I trwa pół godziny. Codziennie. My w Rosji nie uświadamiamy sobie wagi odpamiętywania historii. Problem sowieckiego Holokaustu był u nas ukrywany. Wstydliwie starano się go przemilczeć. Nie mówiło się o nim na głos. Nigdy nie byliśmy całkowicie szczerzy wobec tego problemu i nadal nie jesteśmy. Najwyższa pora, by powiedzieć z całą mocą, musimy się stać bardziej otwarci. Nie należy bać się ludzi, którzy nie rozumieją. Nie należy się obawiać, że przemówią ludzie, którzy na zasadzie inercji gotowi są poddawać się niechętnym Żydom, resentymentom i antysemickim przesądom. Musimy dogłębnie rozważyć te kwestie po to, by się to już nie powtórzyło. Wypowiadam te słowa w Moskwie, która przeżyła wydarzenia października 1993 roku. Mówię w chwili, gdy świat zalewa fala morderstw, gdy ludzie zabijają się nawzajem tylko dlatego, że ten drugi nie jest taki sam jak oni, bo jest obcy. Gdy na powierzchnię wypłynął przerażający, niezależny od nikogo typ ludzki, zabójca mimo woli. Rozważenie tej kwestii nie powinno w chwili obecnej ograniczać się jedynie do rozważenia losu Żydów, chociaż w pełni zasługują na to, by rozważono tę kwestię, wyjaśniono ją i aby stała się ona przedmiotem głębokiego przeżycia, które pozwoli podejść do niej ze szczerością i otwartością, na jaką w pełni zasługuje. Jej rozważenie jest konieczne przede wszystkim dlatego, by można było ocalić życie. Mówiłem o tym na forum w Krakowie, że Hitler i Stalin nie tylko na życie podnieśli rękę, ale i na śmierć. No i na śmierć. Вылирушала им